Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak czy Mirosław Hermaszewski teraz mogą zostać zdegradowani do stopnia szeregowca, bo rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej, która zezwala na odebranie stopni wojskowych. No ja nie widzę takiej potrzeby, takiej ustawy. To jest troszeczkę takie odgrzewane kartofle, trochę nie wydaje mi się to bardzo ważne. I to jest niepotrzebnie tylko robić. Trzeba było pana generała zdegradować, panów generałów zdegradować po okrągłym stole i to miało jakiś sens. A teraz to jest taka troszeczkę, tak jak wygląda, jakby jakaś zemsta czy coś takiego. Nie wydaje mi się to bardzo poważne. Na pewno jest to późno, ale mówi takie przysłowie, lepiej późno niż wcale. Jeżeli Jarosław Kaczyński miałby odwagę, to kiedy był premierem w latach 2005-2007, patrząc w oczy generałowi Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, zgodnie z obowiązującym prawem złożyłby wniosek do sądu i sąd by ich zdegradował. Dzisiaj to jest ustawa absolutnie absurdalna moim zdaniem. To jest jakby takie próba orwellowskiego pisania historii na nowo. Ja tego nie rozumiem. Chyba najbardziej bulwersuje odebranie stopnia generalskiego panu generałowi Hermaszewskiemu. Niektórzy śmieją się, że to przecież nie on, tylko prezes Kaczyński był pierwszym człowiekiem w kosmosie. A ja bym powiedział nawet więcej, że przecież zasłużenie mu odbierają ten stopień, bo pan Hermaszewski popełnił błąd, bo miał przecież do wyboru, mógł lecieć albo z Amerykanami, albo statkiem radzieckim. No i wybrał źle, bo wybrał radziecki. No naprawdę, trzeba się w głowę popukać. To nie jest kwestia karania kogokolwiek, to jest kwestia elementarnej sprawiedliwości i oceny tych postaw, które są godne naśladowania, a zdrajców nazwania po imieniu zdrajcami. Oczywiście moja ocena osób takich jak generał Jaruzelski czy generał Kiszczak jest jednoznaczna, jednoznacznie negatywna, ale równocześnie uważam, że rząd, politycy powinni się zajmować przyszłością i sprawami istotnymi dla Polaków, a nie zajmować się karaniem zmarłych. I tak jak odległy jestem od jakiegoś wynoszenia na piedestał życiorysów panów Jaruzelskiego, Kiszczaka i tego typu podobnych osób, tak po śmierci dałbym im po prostu święty spokój i pozwoliłbym historii i Panu Bogu ocenić to, kim byli, a nie pastwiłbym się nad nimi. Natomiast nie mam najmniejszych złudzeń, że to jest wyciągane dzisiaj, kiedy PiS ma swoje problemy i na arenie międzynarodowej, i wewnętrznej. Dla takiej na przykład banalnej sprawy, jak przykrycie tematu premii, które sobie panowie i panie powypłacali, oni są w stanie nawet zmarłych dotknąć. I to jest niestety cała prawda o dzisiejszej rzeczywistości państwa, kto zarządzanego przez PiS.